Ludzie w relacji, w komunikacji popełniają mnóstwo błędów, natomiast jest jeden, który według mnie jest zdecydowanym faworytem niszczenia relacji, powodowania wszelkich kłótni. I tym błędem jest mówienie drugiej osobie, jakie błędy popełnia, co ma robić, ocenianie tej osoby albo obwinianie. Naprawdę skupianie się na drugim człowieku, na tym, co on robi źle, jest główną przyczyną tego, że powstają konflikty. Nawet jeśli robisz to w spokojny i delikatny sposób, a jeśli robisz to w gwałtowny i agresywny sposób, to już jest w ogóle katastrofa i nie ma się co dziwić, że druga osoba czuje się z tym źle i relacje tak naprawdę się pogarszają. Niestety mnóstwo ludzi robi to cały czas. Pytanie w takim razie, na czym konkretnie to polega? Za każdym razem, kiedy czujesz, że druga osoba zachowała się w stosunku do ciebie w pewien sposób nie fair, według ciebie zrobiła ci jakąś przykrość, to mówiąc jej, w jaki sposób ona jest zła, jak źle się zachowała, jaka powinna być, nawet jeśli masz rację, nie dążysz do tego, żeby naprawić tą relację. Na przykład jeśli chłopak w ostatniej chwili odwołał spotkanie ze swoją dziewczyną, bo wolałby spotkać się ze swoimi kolegami i napisał jeszcze o tym SMS-em w jakiś osły sposób, bez żadnego większego wytłumaczenia, to ta dziewczyna oczywiście ma prawo czuć się skrzywdzona, ma prawo uważać, że ten chłopak powinien się zachować inaczej i rzeczywiście dużo lepiej by było, gdyby on zmienił swoje zachowanie. Natomiast jeśli ona, mając rację, powie mu, co on zrobił źle, w jaki sposób powinien się zachować, jaki on według niej jest, dziecinny, nieodpowiedzialny itd., to niestety nie naprawi ich relacji, to tylko sprawi, że tamta osoba tak naprawdę nawet nie będzie słuchała tej kobiety, tylko zamknie się i nawet nie wyciągnie żadnych wniosków. Dlatego zawsze ocenianie, obwinianie i mówienie o tym, co ktoś zrobił źle, jest fatalnym rozwiązaniem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zależy ci na relacji z tą osobą. Zamiast tego możesz powiedzieć, jak ty się czujesz z tym, co się stało, opisując to, co się stało w jak najbardziej obiektywny sposób, tak, żeby tamta osoba nie mogła się z tym nie zgodzić. Ale o tym mówię zdecydowanie więcej na moim najnowszym kursie Doskonałe Relacje w 30 dni, który jest właśnie teraz dostępny w sprzedaży. Jeszcze przez 3 dni jest w zdecydowanie lepszej cenie niż normalnie. Więc jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, a to jest temat, który zmienia życie i nie stać nikogo na to, żeby nie zadbać o wiedzę na temat budowania doskonałych relacji, to wejdź już teraz na stronę doskonałerelacje.pl i zamów sobie ten kurs. I mam nadzieję, zobaczymy się po drugiej stronie. A już jutro powiem ci o tym, czy przepraszanie i przyznawanie się do błędów zawsze jest złe, czy być może zawsze jest dobre, kiedy warto, a kiedy nie warto, to będzie temat jutrzejszego nagrania. A na teraz już wszystko. Do zobaczenia. Robert Marek.